Dzień dobry, kolejny odcinek domowego futbolu, który nie jest w domu. Dzisiaj gość specjalny, pan piłkarz Alan, prosto ze słonecznej Italii. Alan będzie dzisiaj wykonywał ćwiczenia, które podzielimy sobie na dwa lub trzy bloki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dla urozmaicenia w ostatniej fazie treningu dołożymy bramkę. Na początku ćwiczenia, które każdy zawodnik może wyjść i rozpocząć sobie je, wykonywać je sam, czy to na boisku, czy przed domem. Do tego ćwiczenie z wodą, które będziemy doskonalić. Pokazywaliśmy ostatnio, zwracaliśmy uwagę na szczegóły. Ćwiczenia z pomocą trenera, ćwiczenia indywidualne i ćwiczenia kształtujące pewne nawyki ruchowe przy uderzeniu wewnętrzną częścią stopy. Możemy zaczynać. Trzy stożki w jednej linii, dwa w środku i trzy na zewnątrz. Zaczynamy prowadzenie do środka, na zewnątrz, piłka między stopami i z powrotem. Pierwsze bardzo proste ćwiczenie, pokażemy za chwilę, Alan będzie je wykonywał. Przynajmniej 5 razy musimy dotknąć piłkę prostym podbiciem, zanim zmienimy kierunek biegu, czyli kolano nad piłką, przynajmniej 5. Zaczynamy od czucia piłki, dobiegamy do końca. Oczywiście przypominamy zawodnikowi o tym, żeby głowa była uniesiona. Jak widzicie, forma bardzo prosta, bardzo spokojna. Wprowadzamy się dopiero do ćwiczeń trudniejszych. Proszę bardzo, Alan. Kolano nad piłkę. Oczywiście staramy się prostym podbiciem, przynajmniej 5, głowa do góry. Zwracamy uwagę, żeby zawodnik nie robił zbędnych przyruchów, nie wykręcał stopy. Cały czas do prostego podbicia. Stopy pracują praktycznie jak w balecie. Odwracamy się i wracamy. To ćwiczenie wykonujemy sobie 4-5 razy, bardzo spokojna forma. Głowa do góry, tam również możemy sobie zrobić to wszystko zdecydowanie wolniej. Staramy się mijać stożek, podnosimy głowę do góry i pilnujemy tych rzeczy, o których mówiliśmy. Kolejne ćwiczenie, przetaczamy piłkę podeszwą do środka, ale staramy się zachować sytuację, w której jesteśmy dalszą nogą od obrońcy, czyli zaczynamy prawą nogą, przetaczamy i pierwszy ruch, noga postawna do stożka, który chcemy ominąć. Głowa do góry, tutaj tradycyjnie. Odpoczywamy. Jest przyjemność dla trenera pracować z zawodnikiem, którego w ogóle nie trzeba poprawiać. Głowa do góry, Alan. No jeżeli człowiek jest w stanie już sam siebie korygować, no to materiał doskonały. Głowa do góry. Pamiętajmy, że to jest ciągle forma rozgrzewki. Również to ćwiczenie powtarzamy 3-4 razy. Nikt nas oczywiście nie goni. Bardzo, bardzo prosta forma. Zobaczcie, cały czas noga postawna. Troszkę się rozruszaliśmy. Ćwiczenie stabilizujące naszą nogę postawną. Robimy je bardzo często. Lewa noga w górę. Do prostego podbicia, czyli bardzo podobne ćwiczenie, ale nieco mocniej obciążające nogę postawną. Chwila rozluźnienia i to samo robimy w drugą stronę. Forma taka sama, droga, którą będzie przebywał zawodnik, dokładnie taka sama. Oczywiście, co jest bardzo ważne i na co zwracamy uwagę. Zanim wyjdziemy na boisko, bardzo dobrze by było wykonać zestaw ćwiczeń, które młodego zawodnika przygotują już do wysiłku. Myślę, że już niedługo z pomocą trenerów, fachowców taki materiał przygotujemy do wykorzystania przed każdymi zajęciami z piłką. Bardzo ważna sprawa, profilaktyka. Jeżeli tą profilaktykę będziemy wdrażali u młodych piłkarzy, to mamy gotowego dorosłego zawodnika z pewnymi nawykami. Wracamy, ta sama droga. Głowa do góry, staramy się wymuszać, żeby... Tutaj masz łatwiej troszkę, bo możesz patrzeć w kamerę, prawda? Jak gwiazda filmowa, jedziemy. I uśmiech pojawił się nawet, czyli nie tak strasznie, nie? Twarzą w tą stronę. Sama podeszwa, cały czas luźne, swobodne, lekkie podskoki na nodze postawnej. Głowa do góry, barki na zewnątrz. Nie śpieszymy się. Lewą nogę postaraj się postawić troszkę szerzej, tak jest. Cały czas niech ta odległość między nogą postawną a piłką będzie jakaś, żebyśmy mogli zmienić kierunek biegu. Głowa do góry, Alan.
i wracamy. Również możemy sobie powtórzyć 2-3 razy. Wszystko zależy od tego, jak sobie do tego treningu się przygotujemy. Zawodnik za chwilę do tych dłuższych odległości powinien być rozgrzany, ale jak widzicie, cały czas zabawa z piłką i pewne wzorce, które chcemy sobie w tej pracy zachowywać. I świetnie. Rozbudujemy ćwiczenia, które robiliśmy wcześniej, o zwód, który doskonaliliśmy już wcześniej w formie w tym treningu domowym, czyli przynajmniej 5 zwód, druga noga, zwód i piłka między stopami. Dobiegamy do pachołka, zwód, przynajmniej 5, kolano nad piłkę, druga noga i wracamy. Prosty zwód, rozbudowujemy bardzo powoli ćwiczenia. Tak, zwróć uwagę, Alan, jeszcze zaczekaj, chodź na chwilkę. Zwróć uwagę, żeby to uderzenie piłki było prostym podbiciem. To już będzie powodowało jakieś zaburzenie ustawienia ciała, dobra? Od początku. Przynajmniej 5, głowa do góry, świetnie. I tak samo jak przy prowadzeniu piłki będziemy zwiększali dystans, odległość i czas, tą większą dynamikę ćwiczenia, tak samo przy zwodach. Zaczynamy od bardzo krótkiego ruchu. Wiemy, że później po zwodzie będziemy musieli piłkę poprowadzić nieco dłużej. Jeszcze jedną rzecz, na którą zwrócę uwagę. Zawodnik, z którym mamy dzisiaj przyjemność mieć do czynienia, po przerwanym ćwiczeniu, po jakimkolwiek błędzie, wraca już do pozycji wyjściowej. Bardzo cenna sprawa. Kształtujemy pewne nawyki, jakieś woli walki i tego, że jeżeli coś nam nie wyszło, cofamy i powtarzamy. Nie spuszczamy głowy, nie załamujemy się. Drugi zwód. Identycznie. Zaczynamy lewą nogą. Za stożek, noga postawna do, pod siebie i prawa noga. Głowa do góry, zamach tak jak do strzału. Przód, skos, zabieramy piłkę. Proszę bardzo. Tak jest, zaczekaj. Chcemy oszukać, tam jest bramka, więc stożek ułatwi nam miejsce, w którym będziemy dokładać nogę postawną. Tu jest sytuacja, że już możemy oddać strzał na bramkę, ale zwód powoduje, że oszukujemy wszystkich. Od tego są zwody, prawda? Spróbujemy. Jeżeli zaczniemy od tego abecadła, poprawimy, pokażemy, w którą stronę zabierać, zobaczycie, że później będą z tego tylko korzyści. Świetnie. Lewa noga. Brawo. Prawa noga. Głowa do góry. Jeżeli ja jestem obrońcą, chcę, żebyś mnie oszukał. A tutaj spojrzysz na mnie, bo ja mogłem sobie pójść gdzieś w tej chwili do sklepu. Dobrze? Chcemy oszukać. Teraz zrobimy sobie bardzo prosty zwód, również który robiliśmy wcześniej. Prawa noga. Zewnętrzna część ciała. Zewnętrzna część buta. Krótkie prowadzenie. W tamtą stronę podnosimy głowę, Alan. Świetnie. Podnosimy głowę przed zwodem. Wzrok. Kogo chcemy oszukać? Brawo. Zobaczcie, już jest zawodnik przyzwyczajony do tego, że przy każdym zwodzie nie robimy ruchu w bok. Nie zyskujemy tym nic, ani fragmentu terenu, ani kawałka. Cały czas jest przód, skos. Najważniejsza noga postawna. Prawa noga i prawa noga będzie nam zabierała piłkę do środka. Nieco wcześniej. Raz, dwa. Lewa noga. Raz, dwa. Zwróćcie uwagę, że jest to tylko przedłużenie i dokładanie kolejnego, trudniejszego elementu do czucia piłki. Poświęciliśmy na to praktycznie 2 miesiące całej zarazy koronawirusowej, żeby piłką się dobrze posługiwać. Tutaj widzicie efekty. Alana nie muszę poprawiać, ale bardzo ważne jest, żebyśmy, pokaż, Alan, piłkę, żebyśmy nie krzyżowali stóp. Czyli
żeby nie było sytuacji, bo będzie kłopot ze zmianą kierunku biegu. Czyli prowadzimy piłkę na obrońcę, podnosimy głowę, wyznacza nam kierunek noga postawna, kolano nad piłkę i praktycznie wszystkie numery świata możemy z tego zrobić. Cały czas, Alan, pamiętaj o podniesionej głowie do góry, dobrze? I kolejna wskazówka, jeżeli będziesz miał przed sobą większego obrońcę. Czy rozpoczniemy ten zwód blisko obrońcy, czy nieco dalej? Powiedz mi. Pewnie, że dalej. Dlatego, że zasięg nóg będzie utrudniał nam zadania, a ułatwi obrońcy. Więc spokojnie możemy skorzystać na naszej dynamice i mobilności. Świetnie. Pierwsza część rozgrzewkowa. Czucie piłki za nami. Zawodnik rozgrzany? Świetnie. Zwiększamy odległość, wydłużamy o jedno stanowisko. Z wody będziemy wykonywać tylko na środkowych stożkach. Za każdym razem na zewnątrz skupimy się na tym, żeby prowadzić piłkę wewnętrzną częścią stopy, ale dalej od obrońcy, który jest na zewnątrz. Możemy sobie zacząć stąd. Prawa noga, pierwszy zwód. Raz i wydłużamy troszkę prowadzenie piłki. Raz, dwa, dajemy sobie piłkę dalej od obrońcy. Znowu proste podbicie, znowu proste podbicie. Głowa do góry, raz i tutaj troszkę mocniejsze uderzenie. Spróbujemy. Sytuacja taka sama, Alan. Ominęliśmy ostatni stożek. Chwila wypoczynku. Tu mamy prawą nogę, czyli cały obwód prawa. Wracamy nogą lewą. Nie śpieszymy się nigdzie. I przyjęcie jest. Prawa noga na zewnątrz i tylko prawa prowadzi. Jedziemy. Zabierz sobie dalej piłkę. Tutaj tylko prawa. Świetnie. I zabierz ją dalej teraz. Zobacz, chodź jeszcze na chwilkę. Zależy nam na tym. Robiliśmy wcześniej ruch bardzo krótki, prawda? A teraz chodzi nam o to, żebyśmy stąd od razu znaleźli się nieco dalej. Hop, nieco dłuższe podanie, dobra? Czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej. Na początku jest to bardzo krótki ruch, natomiast później kontrola piłki jest z wydłużonym krokiem do przodu. Spróbuj od początku. Świetnie. I dłuższy krok. Przyjemność pracy z facetem, którym pokazuje się raz i mamy powtórzone ćwiczenia. Wierzcie mi, że wcale tego nie robiliśmy cały dzień dzisiaj. Zresztą panowie mogą poświadczyć. I jeszcze głowa do góry i mamy komplet. Lewa noga to samo, tylko lewa na zewnątrz, zwód lewa noga. Tutaj zobacz, ta część uspokajająca jest dopiero stąd kawałeczek dynamiczniej. Dobra? Głowa do góry przed zwodem z tej strony i długi ruch. Wpadliśmy w obrońcę, co? Raz i na zewnątrz. Zastaw od razu. Świetnie. Pamiętaj, Alan, o tej nodze postawnej blisko obrońcy. Praca. Prostym. Raz. Rewelacja. Zastaw. I proste podbicie. Proste podbicie. Nie wewnętrzna prowadzi. Proste, proste. Pach, pach. Świetnie. Wydłużył nam się zdecydowanie czas pracy. I zobaczcie, zwiększyła się odległość ruchu po zwodzie. Tu już jest bardziej dynamicznie. Zaraz zobaczycie. Zrobimy to praktycznie bez zatrzymania. W ten sposób budujmy sobie trudność ćwiczenia. Głowa do góry, Alan. Rewelacja. Prawa noga prowadzi. Tak jest. Lewa już. Lewa i zamach. Świetnie. Prawa, 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 zamach. Nie, zamach. Zastaw piłkę. Już na prawą nogę przełóż. Nie. Przełóż na prawą nogę. Lewa teraz. Lewa, lewa, lewa. I super. Między stopami. Tutaj miniesz lewą i już na prawą sobie przełóż, na prawą, na prawą, na prawą. Tak jest. Tu lewa, tu lewa, tu lewa, tu lewa. Na prawą przełóż nogę, prawa prowadzi, Alan. Przed zwodem niech prowadzi piłkę dalsza noga, zobacz. Zabraliśmy stąd, a tu już niech zabierze sobie ta noga, którą chcemy oszukać obrońcę, dobrze? Tu jest prawa, a tu już przekładamy sobie na lewą zamach. Spróbujemy jeszcze raz. Świetnie. Prawa. Już na lewą przełóż. Aż się boję, co było, gdybym pokazał mu przewrotkę. W trzecim powtórzeniu pewnie strzelałby po oknach. Nie robimy trudniejszych rzeczy, bo obawiam się twojego zbyt szybkiego rozwoju. Głowa do góry przed zwodem.
Rewelacja. Jeszcze. Chcemy oszukać bramkarza. Pamiętaj o tym wzroku skierowanym na bramkę. Już na prawą nogę zamach. Patrz na bramkę. Brawo. Lewa noga. Ojej. Mógłbyś pokazać, bo mi nie wychodzi w ogóle. Czyli raz, dwa. Lewa. Tak jest. I zobacz, na co zwróćmy. Tu nie. Tu nie robimy zwodu. Cały czas dalsza noga. Nie prosiłem go w ogóle, a zrobił to idealnie. Robiliśmy na początku po zwodzie krótkie uderzenie piłki. Teraz chciałbym, żebyś w tym kroku, zobacz, w tym kroku, żebyś tą piłkę tak, jakbyś miał to popchnąć i zastawić. Dobra? Szukamy tego dłuższego kontaktu między piłką a stopą. Proszę. Rewelacja. Zastaw. Alan, spróbuj ją popchnąć, nie kopnąć delikatnie, tylko tak, jak zrobiłeś tutaj. Z krokiem z piłką. Zobaczycie, że to przy każdym przyjęciu kierunkowym będzie przynosiło efekty. Za chwilę będziemy chcieli zmienić kierunek przyjęciem i ta stopa będzie musiała... Brawo! Długi ruch. Brawo! Świetnie. Ostatnia forma. Poznaliśmy z wody, rozgrzaliśmy się na małej przestrzeni, wydłużyliśmy czas pracy. Robimy sobie, każdy z Was, który wyjdzie, proponuję, żebyście sobie tym skończyli, żeby pewien nawyk ruchowy był kształtowany na nieco większym zmęczeniu. Poznaliśmy zasady, teraz zrobimy, Alan, 3 obwody bez żadnej przerwy. Zrobisz pierwszy zwód, wrócisz, zrobisz drugi zwód, wrócisz i trzeci. To jest ta najcięższa forma, ale bardzo dobra rzecz na utrwalanie. Nie zapominamy, głowa pracuje. Pierwszy zwód, drugi zwód i trzeci. Do tego za chwilę dołożymy coś na torcie i będziemy kończyć uderzeniem wewnętrzną częścią stopy do bramki, którą przygotowaliśmy. To jest fajne na zmęczeniu, żeby jeszcze pobudzić do większej aktywności, żebyśmy po zwodzie dołożyli ten element, który dla każdego piłkarza jest najfajniejszy, czyli strzał na bramkę. Czyli czekają nas 3 obwody, prawda? Damy radę? Jak to będzie? No jak to nie damy? Nie przyjmują zakładów, że Ci się uda w ogóle, bo to jest pewniak. Jest luz, ale tu już jest raz. Długi ruch. Zatrzymuję piłkę. Znowu uspokajam. Zmiana tempa biegu, zmiana rytmu wykonania ćwiczenia. Raz i uspokój tam. Uspokój tam. Od razu proszę, żeby żaden menadżer nie zawracał głowy Alanowi. To jest mój zawodnik. Żywiej. Wracamy od razu, nie ma przerw tutaj. Kształtujemy nawyk. Nic się nie dzieje. Najpierw złapiemy piłkę, dopiero później pomyślmy o zwodzie. Kontrola piłki. Drugi zwód, od razu, nie ma przerwy. Nie ma przerwy, głowa pracuje. Już myśl, już jest analiza. Kolejny odcinek z Alanem będzie z jego występami w Lidze Mistrzów. Tak szybko nam to się kształtuje. Zamach, głowa do góry. Troszeczkę żywiej po zwodzie też pamiętaj. Również sobie podnosimy poprzeczkę. Głowa do góry. Szybciej. Tu spokój. Lewa, lewa, lewa. Głowa do góry. Jazda. Prawa, zamach. Raz, dwa. Jeszcze raz. Głowa do góry. Wiesz, co jest ważne tutaj? Zobacz. Dostaw nogę lewą. Chodź. Lewą nogę stawiamy. Zrobimy sobie powolutku. Zobaczcie na zmęczeniu, jakie to jest ważne, żeby bańka popracowała. To nie jest tak, że już nie poddajemy się. Dostawiamy nogę i robimy to powoli. Raz, dwa, lewa. Proszę. Wzrok. Raz, dwa. Super. Zamach. Głowa do góry. Raz, dwa. Rewelacja. Spójrz na mnie przed zwodem.
Spójrz na mnie przed zwodem. Dobrze. Ostatni zwód od razu. Raz, dwa. Lewa prowadzi, lewa, lewa, lewa. Jeszcze wystaw, wyprostuj bardziej prawą nogę po zwodzie. Brawo. Długie prowadzenie piłki, ok? Zobaczcie, jakie tempo już można sobie wprowadzić po dobrej rozgrzewce. Długie prowadzenie. Tak jest. Palce do ziemi, Alan. Palce do ziemi. Przy lewej możesz zacząć spokojniej, żebyśmy się rozkręcali z każdym. Lewa prowadzi. Zastaw. Powoli, powoli, powoli. Raz. Nawet wyszło, że kolano nad piłką fajnie. Głowa do góry. Well done. My mamy kilka piłek do dyspozycji, ale równie dobrze to ćwiczenie dla Was, jeżeli jesteście na Orliku, jeżeli nie macie bramki, macie tylko takie pomoce. Chcieliśmy nawet zacząć uderzeniem piłki o siatkę, która ogradza boisko. Mamy bramkę, wygląda to dobrze. Nic by się nie stało, gdybyśmy kończyli to uderzenie o ścianę, o cokolwiek. Mało tego, stawiamy tatę, kopiemy w tatę, siostrę, brata piłką. I pasy od razu ćwiczymy z Alanem. Po tym zwodzie, Alan, chcę, żebyś na tyle mocno, daj piłę, żebyś na tyle mocno ją wyprowadził, żeby minąć aż ten pomarańczowy. Czyli raz, dwa, barki na bramkę, strzał na bramkę. Spróbujemy? Pierwszy zwód. Która noga? I teraz wydłużamy. Raz, daleko. Ułożysz ty. Czego jeszcze będziemy wymagać tutaj, żeby się nie śpieszyć? Powiedz mi. Czego chcieliśmy? Postarajmy się zwrócić uwagę, że po tym zwodzie, po zabraniu piłki, po dobrym przyjęciu, żebyśmy nie kopali w ten sposób, nie widząc bramki, tylko starajmy się po tym zwodzie mieć bramki w bramce, dostawić i kopnąć. Dobra? Druga noga. Z dwóch nóg nie ćwiczyliśmy takie uderzenia. Pamiętaj, tu jest pięć, tu odpoczywasz, tu żywiej. Zastawiam. Znowu pięć. Spokój. I tu już się pali trawa pod nami. Raz, dwa, barki na bramkę. Uderzenie, dobra? Zastaw. I tu spokój, ale wydłuż tą drogę. Tak. Tu prawą możesz. Nie żartuję. Dobrze, lewa. Zamach. Raz, dwa i spokój. Pamiętaj, że później, żebyś zabrał tą lewą daleko. Raz. A gdzie powie... To też... Kurczę, zrobimy ten zwód w następnym odcinku. O ten, tak? Dobra. Masz? Stój na nodze prawej. Już zwód. Świetnie, popraw. Barki. Klasa. Druga noga, proszę. Uderzenie, gdyby było o siatkę, o mur, to wszystko do niego wraca. Zobaczcie, że jest dystans dość długi, więc on i tak będzie zmęczony za chwilę. A dokładamy element, który możemy sobie jeszcze rozbudować. Wybierzemy punkt, w który może trafić. Popraw. Co mnie bardzo cieszy, zawodnik posłuchał i ustawił nogę postawną w kierunku bramki. Ostatnie ćwiczenie. Jak widzicie, zawodnik jest w bardzo dobry sposób zmęczony. Każde ćwiczenie było z piłką przy nodze. Doskonaliliśmy abecadło, o którym mówimy od pierwszego odcinka, żeby zatrzymać, poprawić, niwelować złe rzeczy. Przechodzimy od formy prostszej do trudniejszej, natomiast ćwiczenie jest cały czas takie samo. Wydłużamy czas trwania, wydłużamy, uatrakcyjniamy, można powiedzieć, bo każdy młody zawodnik lubi skończyć ćwiczenie strzałem na bramkę. Czy to jest obrońca, czy to jest napastnik, nie ma to żadnego znaczenia. Dzisiaj proponujemy z zawodnikiem taką formę. Mamy nadzieję, że będziecie w stanie to sobie spokojnie wykonywać i zwrócicie uwagę na rzeczy, które Alan poprawiał bardzo szybko i korygował, bo to jest kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, tą adaptację i to, jak szybko przyswajamy nowe wiadomości. Nieskomplikowane formy, formy proste. Moim zdaniem maksymalnie trzy tego typu rzeczy na jednostkę. Przejdziemy do form zdecydowanie trudniejszych w miarę opanowania tego abecadła i absolutnej bazy do wykonywania ćwiczeń trudniejszych, chociaż dla zawodnika, tak jak tutaj widzimy, 11-letniego, to wcale nie było takie oczywiste od razu i oczywiście to mogą mieć problemy zawodnicy starsi nawet z tymi ćwiczeniami. Mam nadzieję, że nie. Ale powodzenia, bawcie się dobrze i czekamy na jakieś sugestie i może Wasze podpowiedzi trenerów, czy
czy ludzi związanych z piłką. Bardzo chętnie skorzystamy i wykorzystamy jakieś nowe formy zajęć w kolejnych odcinkach. Dziękujemy bardzo.